Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym food haulu na moim kanale i po raz pierwszy na moim kanale Carrefour. I tak moi drodzy, ja do Carrefoura nie mam blisko. To jest z reguły Wrocław, czasami Legnica, jeżeli jestem, ale to są dość odległe ode mnie miasta. W każdym razie, jeżeli właśnie mam okazję być gdzieś blisko, to bardzo chętnie do Carrefoura wchodzę, ponieważ moim zdaniem mają fenomenalny asortyment i dobre oferty. Jeszcze dodatkowo, słuchajcie, ja korzystam z aplikacji Carrefoura i tam bardzo często są nawet jakieś zniżki, nie wiem, 10% od zakupów, no mało który sklep tak robi, a w zasadzie chyba żaden z tych, które mam tutaj w okolicy, także bardzo się cieszę, gdy mogę po prostu tam wpaść na zakupy. I dobrze, moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam oczywiście, co tutaj mam i co ewentualnie oczywiście będę z tych rzeczy przygotowywać w kuchni. Także nie tylko taki stricte przegląd produktów, ale również jakieś takie kuchenne dla Was inspiracje. Także mam nadzieję, że film przypadnie Wam do gustu. Moi drodzy, zaczynam od mrożonek, żeby szybko je wsadzić do zamrażarki. Mam tutaj włoszczyznę z Horteksu. Mam tutaj również marchew mrożoną. I mam tutaj drugie opakowanie włoszczyzny i możecie się ze mnie śmiać, moi drodzy, możecie naprawdę się śmiać, ale ja dla mojego pieska staram się gotować w miarę możliwości mięso, właśnie warzywa, takie dania z ryżem, z kaszą. No to jest piesek, który musi pojeść, ona musi teraz rosnąć, rozwijać się jak najlepiej, więc słuchajcie, to jest takie troszeczkę pójście na łatwiznę z mojej strony, no ale tutaj mamy, zobaczcie, mieszankę i naprawdę niezależnie od tego, w jakim momencie dnia jesteśmy, to możemy po prostu sięgnąć i dla niej, ja mogę sięgnąć i dla niej przygotować jakiś fajny, wartościowy posiłek, także chowam. I jeszcze tutaj, słuchajcie, z mrożonek. Kolejna rzecz, którą mam, to paluszki rybne z Frosty i generalnie ja nie sięgam po tego typu produkty, ale wiecie co, czasem warto mieć w zamrażalniku, nieraz taki obiad na szybko, różnie po prostu bywa, także od czasu do czasu, naprawdę od czasu do czasu, ale takie paluszki rybne lubimy, więc, więc dlatego wzięłam. Fajna paczka, bo mam tutaj aż 15 sztuk. I kochani, krewetki mrożone. I to są krewetki, zobaczcie, takie duże. I te krewetki będę przyrządzała tak, jak mnie uczyła Angelika. Jeżeli jesteście ciekawi tego przepisu, ja Wam tutaj podlinkuję film, gdzie byłam w Warszawie, gdzie z Angeliką właśnie takie krewetki przygotowywałyśmy. W zasadzie ona przygotowywała, a ja tylko je jadłam. Niemniej tam po prostu się dowiecie, w jaki sposób je fajnie przyrządzić, a nie jest to trudne, wierzcie mi, więc tam Was odsyłam. Dobrze, chowam to wszystko i wracam do Was tutaj z innymi produktami. I tutaj też od razu to, co zajmuje mi bardzo dużo miejsca, mianowicie woda, woda dla mojego dziecka, ale wiecie co, moje dziecko już sobie jedną wzięło i okazuje się, że jest to woda mineralna i ona ma taki posmak, taki coś jak staropolanka, wiecie, coś w ten deseń i moje dziecko, no niechętnie, także no trudno, będzie dla nas. I tutaj mam zgrzewkę wody takiej oto, czyli Żywiec Zdrój, więc to sobie przekładam na podłogę i robię sobie miejsce. I moi drodzy, tutaj mam torbę akurat taką bardzo pomieszaną, troszkę takich naszych przekąsek, orzeszki z pieca Felix z solą, także to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, sznycle z fileta z piersi z indyka i z tego, moi drodzy, za chwilkę będę przygotowywała obiad, będą ziemniaki i będzie surówka, ale z czego to zaraz Wam powiem. Chipsy raz, dwa. Jesień i zima jest okropna, wiecie co, bo pod tym kątem, że wieczory są długie i człowiek coraz więcej takich niezdrowych rzeczy je, no ale kochani, no nie będę Was czarować, no jemy, zdarza się i po prostu jemy takie rzeczy. Mam tutaj dwa budynie, nieraz mi są potrzebne do jakichś ciast, wypieków, albo po prostu taki budyń wieczorem zrobić w ramach deseru, również lubimy. Wzięłam też kilka takich kisielków do kubka, słodka chwila właśnie do kubka, również tak czasami, wiecie, zamiast herbaty, coś takiego na ciepło i na szybko, tutaj morelowy, tam był truskawkowy, to są moje dwa ulubione, kiełbasiak z JBB i bardzo często też kupuję je w sklepie z Połem i powiem Wam szczerze, że jest to fantastyczna sprawa, jeżeli jecie wędlinę, jeżeli lubicie mięso i tak dalej i te klimaty, to bardzo Wam polecam, to jest taka fajna pieczeń, ją sobie kroimy jak chcemy, na takie kawałki jak chcemy i słuchajcie, na kanapkę naprawdę pycha. Wzięłam kilka zupek chińskich i wiecie
to. Być może zrobię po prostu jakąś sałatkę. Dawno nie jedliśmy. Zobaczymy. I mam tutaj w zasadzie wszystko z Wifon. Jest złoty kurczak. Tak? Kurczak złoty, obojętnie. Smak tajski, krewetkowy i ostro kwaśna. Ja te przyprawy, które są w tych zupkach, również do sałatki dodaję. Z reguły jakąś jedną, nie z wszystkich paczek, z których wezmę makaron, bo tego by było za dużo. Ale wiecie, z jedną warto dodać, wtedy smak inny. Tutaj kolejny kisiel morelowy i tutaj, moi drodzy, coś, co odkryłam ostatnio. Pamiętacie, jak pytałam Was, gdzie w Polsce, bo w Niemczech kupiłam w markecie bez problemu popcorn karmelowy. Tutaj u nas niestety nie trafiłam i wiele z Was pisało mi, że w Action jest. Niestety ten z Action jest tak niedobry, także nawet nie próbujcie go. No chyba, że komuś smakuje, nie wiem, a ja jestem jakaś dziwna, ale to w niczym karmelu nie przypominało. I słuchajcie, w Carrefour mamy z Felixa popcorn właśnie o smaku karmelowym. Ostatnio zakupiłam sobie kilka, teraz jeszcze dobrałam, bo ja jestem po prostu uzależniona od popcornu karmelowego. Dla mnie inne przekąski mogłyby naprawdę nie istnieć. Także polecam Wam ten sklep, jeśli chodzi o popcorn karmelowy. Tutaj słuchajcie, mam taką nowość z Rubelli. Spaghetti cienkie. Naprawdę jest cieniutkie. Zobaczcie. Także jestem bardzo ciekawa smaku i jak się będzie to spaghetti po prostu zachowywało. My bardzo lubimy makarony. Bardzo często robię takie spaghetti z czosnkiem i pomidorkami koktajlowymi w Thermomixie. To jest po prostu danie w 15 minut, a jest tak pyszne, proste, ze składników, które zawsze mamy w domu, więc polecam Wam. Albo zwyczajnie z taki sos pomidorowy, z takich normalnych pomidorów, czy też pomidory w puszce, obojętnie. I moi drodzy, dużo, dużo ziół, czosnek i mamy wyborne spaghetti, nawet słuchajcie, bez użycia mięsa, także ja Wam też przygotowywałam taki odcinek, w którym robiłam taki domowy pomidorowy sos, który możecie też zagotować w słoiki, więc też Wam tutaj gdzieś wyjedzie i mogę już Was serdecznie zaprosić. Tutaj kolejna rzecz, kokardki. No tak jak mówię, my naprawdę jemy dużo makaronu, jesteśmy makaroniarze dosłownie. Tutaj mam, moi drodzy, wędlinę, salami ostruckie z Morlin, także mój Olek jest fanem salami, także zobaczymy, jak mu będzie smakować. I tutaj mam coś, co ostatnio zjedliśmy praktycznie w jedną popołudnie, czyli cukierki Michałki na wagę z Wawelu. Także tak. No jakoś tak mówię, przyszła jesień, nam się od razu takich jakichś potężnych, poważnych przekąsek zachciało. Jakieś czekolady, chipsy, cuda. Dobra, mam tutaj 4 banany, ale są malutkie, więc bardzo fajnie. Mam również mozzarellę tartą. Chciałam cheddar, niestety takiego tartego cheddara nie było. Był w plastrach, a w plastrach już mam, więc nie potrzebowałam. Pasata pomidorowa i ta właśnie z marki carrefourowskiej jest przepyszna, więc Wam polecam. Ja Wam zawsze mówiłam, że pasatę lubię mieć jako baza do zupy pomidorowej, jako baza do sosu. Naprawdę jest to fantastyczna sprawa. Masło wzięłam tym razem Kerrygold. My kochamy masło, myjemy je na potęgę. Ja też masło dodaję naprawdę do wszystkiego, do ciast, do czegoś, co podsmażam, podpiekam, podduszam. Naprawdę praktycznie zawsze jest masło. W tym roku, kochani, jestem na bakier z przetworami, naprawdę, bo i przeprowadzka, i to wszystko, wiecie, jakoś tak po prostu nie było czasu myśleć o przetworach. I mam tutaj, słuchajcie, wiórki buraczków. Niestety moje olbrzymie zapasy buraczków takich swojskich właśnie ze słoika już się skończyły, więc no muszę się posiłkować czymś takim, ale akurat firma Daftona, rewelacja. I słuchajcie, takie wiórki ja wykorzystuję jako właśnie też baza do barszczu czerwonego, jeżeli nie chce mi się, wiecie, obierać i tak dalej buraczków, ale też jako po prostu surówka z buraków do obiadu. Dodaję cebulkę, dodaję troszkę oleju, sól, pieprz i cukier i rewelacja. Albo, moi drodzy, możecie to też wykorzystać do buraczków na ciepło, również do obiadu. Fantastyczna sprawa. Ja robię ten przepis akurat z Thermomixa i tam też jest krok po kroku, że można buraki obrać, ugotować i tak dalej, wiecie, zetrzeć, ale można też po prostu ukrócić sobie ten przepis o to, że dodajemy już starte wiórki i lecimy z kolejnymi krokami. Takie buraczki na ciepło są fenomenalne, także Wam polecam. I tutaj, moi drodzy, mięso wołowe. I to akurat dla nas nie przewidziałam póki co obiadu z mięsem wołowym, tylko również po raz kolejny, możecie się ze mnie śmiać, ale dla mojego psiego dziecka. Także to jest to. Kochani, wyszły takie fajne szejki.
Müller Milch. I my przepadliśmy w bananowym, bardzo jest smaczny. Dzisiaj postanowiliśmy spróbować też innych smaków. Mam tutaj truskawkę i mam tutaj wanilię, także też, słuchajcie, jako taka no, zimna, troszkę niezdrowa, słodka przekąska gdzieś tam w samochodzie, w pracy, bardzo fajna sprawa. Tutaj kabanosy klasyczne, drobiowo-wieprzowe z Krakusa, to kolejna rzecz. U nas kabanosy muszą być, słuchajcie, po prostu jako taka szybka przekąska kabanos i wiecie, i można lecieć dalej. Dobra, biorę kolejną torbę i już tu Wam pokazuję. Pamiętacie to? Pamiętacie to? Łapki, próbki łapki. To jest przepyszne, także kolejna niezdrowa rzecz do kolekcji. Tutaj mam chleb, w ogóle pieczywo mają fenomenalne, jeśli chodzi o Carrefour. Bardzo duży wybór i naprawdę świetne, świetne pieczywko. I tutaj mam akurat piekarnię familijną. Chleb jest taki codzienny, zwykły, pszenny. Tutaj, słuchajcie, wzięłam bazylię. Ja strasznie lubię dodawać bazylię właśnie do makaronów, zwłaszcza tych, gdzie mam sos pomidorowy. Lubię również robić taką bruschettę, czyli jeżeli mam jakieś czerstwe pieczywo, to robię z tego grzanki, słuchajcie, i mieszam pomidory pokrojone w kostkę, mogą być koktajlowe, co macie po prostu. Do tego oliwa z oliwek, do tego czosnek, może być granulowany, jeżeli nie macie, albo nie chce Wam się obierać normalnego. Do tego troszkę soli i, moi drodzy, właśnie świeża bazylia. I jeżeli macie mozzarellę, to mozzarellę, jeżeli macie trochę parmezanu, to parmezan, jeżeli macie trochę cheddara, to cheddar, trochę takiego, wiecie, startego bądź drobno pokrojonego serka i to wszystko łączymy później, słuchajcie, to wędruje na te grzanki i jest to fenomenalne, także no bazylia u nas must have, ale ostatnio jakoś po prostu o niej zapominałam. I tutaj mam jeszcze mleko. Miałam wziąć całą zgrzewkę, ale mieliśmy już tak zawalony wózek, bo tym razem mój mąż był ze mną na zakupach, także miałam pomoc. Więc wziąłam 4 litry mleka. I trudno, na jakiś czas po prostu musi starczyć. A miałam wziąć, mówię, całą zgrzewkę, żeby już było na dłużej spokój. Śmietana 18. Ja lubię, tak jak Wam już nieraz wspominałam, w tych mniejszych opakowaniach, bo wtedy jestem w stanie ją zużyć w całości. I tutaj mam 4 zwykłe kajzerki oraz gumę do rzucia. Także to jest kolejna torba. I tutaj, moi drodzy, pomidorki koktajlowe, bardzo fajne. Są jeszcze takie, że wiecie, dojrzeją troszeczkę, więc super. Mam tutaj białą rzodkiew i z niej będzie surówka właśnie do tych kotlecików z indyka oraz do ziemniaków. Słuchajcie, ścieramy taką rzodkiewkę, dodajemy 3 łyżki śmietany, 1 łyżkę majonezu, możecie dodać więcej majonezu, jeżeli lubicie, tu nie ma problemu. Dodajemy trochę soli, pieprzu i cukru, mieszamy i mamy przepyszną suróweczkę do obiadu, naprawdę polecam Wam. Tutaj mam pęczek rzodkiewki takiej normalnej, więc do kanapek, na kolację, świetna sprawa. I tutaj, moi drodzy, mam między innymi też galaretkę cytrynową i z reguły dodaję ją, jak piekę jabłecznik, do tej masy z jabłkami. Właśnie dodaję taką po prostu cały proszek galaretki i to przepięknie nam scala jabłuszka, ta masa się po prostu z ciasta nie wylewa. I tutaj też, moi drodzy, jogurt naturalny bieluch, 0% tłuszczu akurat, nie wiem czemu, mógł być normalny, także nie ma problemu. I tak, lecimy sobie dalej, tutaj drugi bieluch, o jeszcze, proszę bardzo. I kochani, papryka czerwona i na przykład na paprykę czerwoną była też jakaś oferta, jakiś kupon, nie wiem, 20% czy 30% jakoś tak. Właśnie mówię, fajne kupony są w Carrefourze, więc jeżeli nie macie tej aplikacji, zainstalujcie sobie, bo rewelacja. I w tej aplikacji, słuchajcie, jest na przykład taka adnotacja, zaoszczędziłeś dzięki kuponom i mówię, ja bardzo rzadko jestem w tym sklepie, ale robię, jeżeli już, to takie właśnie gigantyczne zakupy i słuchajcie, dzięki jakimś tym kuponom, tym wszystkim, ja już do dzisiaj zaoszczędziłam 88,45. No to wydaje mi się, że naprawdę fajnie. Tak jak mówię, no te kupony są faktycznie rewelacyjne, a nie, że 3 za 2, 100 za 1, wiecie. Tylko normalne, takie procentowe są rabaty, więc to jest fajniejsze. Dobra, mamy paprykę, mamy, słuchajcie, pieczarki, nawet nie wiem ile, ale chyba ponad kilogram tu jest. Nie, prawie kilogram pieczarek.
I ja chcę z nich zrobić krokiety. Krokiety z pieczarkami, przysmażonymi z cebulką i, moi drodzy, z dodatkiem sera żółtego. Także będziemy mieli obiadek na 2-3 dni. Dawno krokietów nie było, a krokiety to jest takie, myślę, danie właśnie idealne na zimowe, jesienne dni. Latem jakoś nie mamy na nie ochoty. Tutaj mleko. Majonez oczywiście, winiary, nasz ukochany, do sałaty, do kanapek, do wszystkiego, naprawdę, do wszystkiego. Dobrze, odkładam kolejną siatkę. Oj, słuchajcie, mówię wam, jak ja tam wpadam, to po prostu wszystko leci już w hurtowych ilościach. Tak lubię ten sklep. Tutaj, moi drodzy, wzięliśmy sobie precle takie, które mieliśmy zjeść w aucie po drodze, ale jakoś się nie złożyło, nie zjedliśmy. Alkohol, jeśli chodzi o alkohol, tam jest ogromny wybór. Jeżeli poszukujecie czegoś na prezent, czegoś fajnego, czegoś innego, to właśnie tam. Tutaj między innymi mamy jakąś, widzę, szkocką whisky. A więc proszę bardzo. Nie znam się, także tu, wiecie, to mój mąż bardziej mógłby coś więcej o tym powiedzieć. Teraz, moi drodzy, mam soki jabłkowe, wzięłam 6 litrów i też na nie był jakiś kupon, już nie pamiętam jaki, ale wychodziły naprawdę w bardzo fajnej cenie. I co? Same soki, dobrze, to odkładam tę torbę i biorę już ostatnią. Tutaj zobaczcie, kolejna whisky, tak jak mówię, no teraz mamy taki czas, że musimy po prostu komuś wręczyć coś i z reguły jest to na przykład jakiś dobry alkohol. Nie wiem jaki, nie znam się, w każdym razie zobaczcie, jak przepięknie wygląda, ma też bardzo dobre opinie w internecie, tam mówię, Olek się zaznajomiał, więc żeby nie wiecznie ten Jack Daniels, po prostu, żeby nie wiecznie Jack Daniels. Cukier, powiem wam szczerze, że my praktycznie już nie słodzimy cukrem, ja do herbaty tylko miód, Olek do kawy raczej ten cukier brązowy, no ale taki to z reguły do wypieków, no po prostu musi być. Nie mam już, słuchajcie, gdzie tego składać, powoli. Kolejna rzecz to jest Bonuel, mieszanka warzywna meksykańska, świetna sprawa do tortilli. Dajemy sobie tę mieszankę, podsmażone mięso mielone, czy też pokrojoną pierś z kurczaka, jakiś pyszny sos, co tylko chcecie tak naprawdę, sałatę. Tutaj też wykorzystujemy i robimy czystki w lodówce, ale możemy też na tej bazie zrobić trochę chili con carne. Naprawdę, naprawdę świetna sprawa, polecam wam, jest to przepyszne. Tutaj cukier właśnie trzcinowy. Kolejny budyń. Mówię, wzięłam kilka, bo po to się przydaje. To sobie leży i się temu nic nie dzieje. Kolejna galaretka cytrynowa. I tutaj, słuchajcie, już intensywnie pachnie cebula. Wzięłam taką już, zobaczcie, obraną i mam zamiar zrobić zupę cebulową. Tak, jesień i zima to jest idealny czas na przepyszną zupę cebulową. Jeżeli nie jedliście nigdy, to polecam wam spróbować, bo jest tak rozgrzewająca i nie jest, wiecie, taka, że chuchacie nie wiadomo jak cebulą. Jest naprawdę przepyszna. Ta cebula tam tak mięknie, tak się, wiecie, obraca w taką słodycz. Przepyszna, naprawdę rozgrzewająca, fajna zupka. Także koniecznie wypróbujcie. Tutaj mam takie mięsiwo w słoiku. Jest to akurat kiełbasa lekko czosnkowa. Powiem wam szczerze, że ja sama uwielbiam na świeże pieczywo właśnie zaserwować sobie takie mięsiwo i zajadek. Jest to przepyszna rzecz. Ziemniaki tutaj, moi drodzy, mam. Naprawdę nie wiem, gdzie odkładać. Dobra. Podłoga jeszcze jest wolna. Wzięłam ryż basmati z Sonko. No i ryż jak to ryż, wiadomo, dania z ryżu, czy z jakimś sosem, czy po prostu ryż na słodko. Ja powiem wam szczerze, że akurat za ryżem jakoś nieszczególnie przepadam. Czasami zjem, muszę mieć wenę, ale moja rodzinka jak najbardziej, więc też na obiady staram się, żeby ten ryż pojawiał się dość regularnie. Tutaj wzięłam sobie też taki sos chiński, na bazie którego właśnie jakieś danie z ryżem mogę wyczarować na szybko. Ja się lubię zabezpieczyć takimi rzeczami wtedy, kiedy naprawdę coś mi wyskoczy, jakiś wyjazd, no to wtedy obiad w 5 minut potrzebny, więc no właśnie, mamy tutaj łowicz, sos chiński, do tego można skroić pierś z kurczaka i mamy, moi drodzy, przepyszne danie. Tutaj, słuchajcie, buraczki.
I z nich planuję zrobić zupę, barszcz taki zabielany w termomiksie, przepyszny. On jest taki gładki, ale te buraki, które z niego wyjdą, że tak powiem, które tam z tego barszczu zostaną odcedzone, możecie śmiało wykorzystać właśnie na surówkę, na obiad. Nic się kompletnie nie musi tam absolutnie zmarnować. Także zrobię taki barszczyk zabielany i takie kluski kładzione. Przepyszne. Także też Wam polecam wypróbować ten przepis. Myślę, że nie tylko znajdziecie go na Thermomix, trzeba po prostu w internecie poszperać. Natomiast mówię, taki ten barszczyk czysty, on jest zabielany śmietanką, więc to też takiego fajnego posmaku dodaje. I do tego te kluski, to jest obłęd. Także tak. I słuchajcie, ostatnia już rzecz. Kiełbaski białe z szynki, fajna sprawa, zobaczcie, do podgrzania na ciepło, o proszę bardzo, i na śniadanko czy na kolację, jak znalazł. No moi drodzy, to się do Was nagadałam, to się napokazywałam, także tak, to całe moje zakupy. Tak jak mówię, ja jestem bardzo zadowolona, jeżeli mogę odwiedzić ten sklep, bo wiele fajnych rzeczy można tam znaleźć. Dajcie koniecznie znać, czy korzystacie z niego, czy tylko wiecie, bardziej Biedronka, Lidl, to co znamy i lubimy, wiadomo. Natomiast ja mówię, tutaj odkrywam i cały czas bardzo dobrą chemię mają. Słuchajcie, może Wam od razu pokażę. Tego typu produkty, na przykład mam tutaj, zobaczcie, płyn do mycia łazienek, mam też płyn osobny do kabin prysznicowych, mam też tabletki do zmywarki właśnie z tej ich marki, tej Carrefour, i powiem Wam szczerze, że naprawdę są to świetne rzeczy. Tabletki póki co używam cały czas te, bo kupiłam sobie w zapasie, czekajcie, może mi się uda wyjąć. O! Jest tutaj 90 sztuk i kosztują, słuchajcie, 27 zł. I często jest na nie jakaś promocja, więc polecam Wam, naprawdę, jeżeli macie niewymagającą zmywarkę, to jak najbardziej. Więc pod kątem chemii takiej do domu też polecam Wam zerknąć tam, i ceny to są po prostu, mówię Wam, te środki do łazienki to chyba w granicach 5-6 zł, także nie ma o czym mówić, naprawdę nie ma o czym mówić, ja Wam polecam. Dobrze, moi drodzy, nie trzymam Was już tutaj, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu, koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci kciuka w górę bądź komentarza, i jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zapraszam, żeby to zrobić, wtedy żaden mój film Wam nie umknie. Dobra, a tymczasem co? Ja zawijam ten majdan, muszę to wszystko poskładać. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.